Cześć, ja nazywam się Maciek Sobol i prowadzę bloga na rower.com, a w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób wymienić klocki hamulcowe w rowerze. Będą to klocki szosowe oraz V-brake. Jeśli chcesz wymienić wkładki, to zobacz inny film, w którym pokazuję, jak to zrobić. Okej, przejdźmy do rzeczy. Będziesz potrzebował imbusów 4 i 5 oraz śrubokręta i ewentualnie kleszcz. Po pierwsze odblokuj hamulec i odkręć klocek przy pomocy imbusa. W przypadku hamulców V-brake odepnij srebrną fajkę, tak jak Ci pokazałem. Teraz odkręć klocek przy pomocy imbusa. Odkręcając, uważaj, aby nie wypadły Ci podkładki. Cholera. Zobacz, jaka jest różnica między zużytymi a nowymi klockami hamulcowymi. No dobra, wystarczy. Zabieraj mi to stąd. Powiedziałem, zabieraj. Ej, yo. Klocki szosowe mają tylko dwie podkładki, więc ich zamocowanie jest bardzo proste. Ale V-brake ma ich aż 5. W dodatku są wklęsłe i wypukłe, więc kolejność ma duże znaczenie. Aby ułatwić Ci pracę, przygotowałem takie oto zdjęcie pokazujące właściwą kolejność. Dobra, gdy znasz już kolejność podkładek, to załóż nowy klocek. Czytaj oznaczenia na klockach. Dzielą się na prawe i lewe oraz w widocznym miejscu mają oznaczony kierunek. A przynajmniej powinny mieć. Źle założone będą się nierównomiernie zużywać. No dobra, 30% roboty już za tobą. Odkręć śrubę trzymającą linkę hamulca. Następnie poluzuj klocek. Ej, no, ile się z tym będziesz babrał? Następnie poluzuj klocek, dociśnij szczękę do obręczy i ustaw klocek tak, aby równo przylegał do całej powierzchni obręczy. Ustaw ją około 1 mm poniżej krawędzi obręczy. Pamiętaj, że klocek nie może ocierać o oponę. Tak samo sprawa ma się w przypadku V-brake'ów. Gdy już je ustawisz, zamknij hamulec. Dociśnij dłonią oba klocki do obręczy i pociągnij za linkę hamulcową. To tutaj ewentualnie użyłbyś tych kleszczy. Teraz delikatnie rozewrzyj szczęki, aby klocki odsunęły się od obręczy o około 1-2 mm. Zakręć mocno śrubkę trzymającą linkę. Mocno, no śmiało, hop. Jeśli jeden z klocków dalej trzyma się obręczy, to znaczy, że trzeba ustawić hamulec. Widzisz tę małą śrubkę? Ej, śrubkę, pokaż śrubkę. O! Dokręcaj śrubkę przy ocierającej szczęce. Rób to zgodnie z ruchem wskazówek zegara po 1/4 obrotu oraz luzuj śrubkę po przeciwnej stronie też po 1/4 obrotu. Następnie zaciśnij hamulec i powtarzaj, aż zadziała. No! To daj suba i obczaj inne filmy, w których pomagam rowerzystom z najróżniejszymi problemami. Jeżeli nie masz spinki, będziesz musiał się posłużyć skuwaczem. Ją się montuje na kierownicę, przepraszam, ją się montuje tuż koło kierownicy na ramę, w związku z tym mamy dostęp do wszystkich bardzo potrzebnych na szybko rzeczy. W pierwszej kolejności oczywiście musimy odkręcić pedały. Drugą wkładamy bliżej szprychy. Ponieważ ją zahaczymy.